give people hope. Return to your homes. We're not going anywhere. You will give people faith. We're painted red to fit right in. Whoa. They will fight. Cześć do nas wszystkich, bardzo gorąco no i serdecznie, ja jestem Duszek, no i zapraszam was do kolejnego odcinka z nagrania w Assassin's Creed 3. No i spadamy do Animusa, wprost do Connora z powrotem. Good luck, Desmond. These are troubled times. The already uneasy alliance between the Crown and its subjects frays. And behind them both the Templars plot, pulling strings and moving pieces. History dictates they seek order through control. But how will they effect it here? Who supports them? And what conspiracies have they already spun? All these things I must determine. For only by knowing my enemy can I hope to stop them. Connor! Spare a moment. Of course. Have a look. What is it? Xingbao. Or rope dart, if you prefer. One of the many plans given to us by Shao Jun to... Sorry. We'll have to work on this. Ganondogo. Yes, my friend. What brings you here? Is the village all right? For now. What do you mean? What has happened? Men came, claiming we had to leave. They said that the land was being sold, and that the Confederacy had consented. We sent an envoy, but they would not listen. You must refuse! We cannot oppose the Sachem, but you're right as well. We cannot give up our home. Do you have a name? Do you know who is responsible? He's called William Johnson. Where is Johnson now? In Boston, making preparations for the sale. Sale? This is theft! Connor, take care. These men are powerful. What would you have me do? I made a promise to my people. If you insist upon this course of action, seek out Sam Adams in Boston. You'll be able to help. What have you done? When my people go to war, a hatchet is buried into a post to signify its start. When the threat is ended, the hatchet is removed. You could have used a tree. Okej, czyli jesteśmy już trochę wyrośnięci. Nie powiem, podoba mi się ten nowy kolor w całym tym stroju. No i tak napakowany jest już o wiele bardziej, co daje mu plus więcej do zajebistości. Oczywiście jesteśmy ciągle w... jak to się nazywa? Fuck, zapomniałem. Pozwólcie, że jeszcze przypomnę. Pograniczu, tak, jesteśmy na pograniczu, jest, w końcu znalazłem to słowo, jestem genialny, tak, jesteśmy ciągle na pograniczu. I przez te parę lat dalej się szkoliliśmy, no i wyrośliśmy jakiegoś asasynka. W końcu pochwa, co to ta pochwa mi da? Aha, da, mogę schować ten toporek. Tomahawka dokładnie, dobra. Tu jest interakcja z tym wozem, dobra, zobaczmy co się stanie. Być może sam już... Aha, dobra, możemy jechać gdzie chcemy, dobra, świetnie. No to jak widzicie, mam tutaj sporo questów pobocznych. Rozmierzemy je w międzyczasie, na razie ruszamy na... do Bostonu, na główną fabułę. U mnie fajnie podoba mi się ten cały motyw z tym zdejmowaniem i zaciąganiem kaptura. Kiedy jesteśmy na pograniczu, nie mamy tego kaptura. Zaś jeżeli wchodzimy, jak to teraz będzie miało miejsce, na teren Bostonu, zakładamy go. Ale muszę przyznać, że Connor jest już całkiem fajnie zaopatrzony w różnego rodzaju broń. Począwszy od łuku po pistolet, jak i również ring ze strzałą Tomahawka i w ogóle to wszystko. Daje mu taki zajebisty efekt, takiego prokoksa. No jak mówiłem, już mamy założony kapturek. Teraz tylko pytanie, czy mógłbym szybką podróż zrobić sobie do miejsca o tego. Szybka podróż, okej, może. To potwierdźmy i spadajmy. W sumie nie wiem czemu nie możemy od razu się przenieść do Bostonu, no ale cóż, to już nie moja wina.
Nie będę wgłębiał się w to. Okej. Trochę takie głupie podróżowanie, no ale cóż, takie są realia tej gry. Musimy tak podróżować. No chyba, że chcemy popierdalać przez całe lokacje konno albo na piechotę. Okej, jesteśmy. Tu się teksturki jeszcze nie wczytały. Już się wczytały chyba. Dobra, co teraz mam zrobić, by the way? Coś teraz masakrycznie kratki mi spadły. Sam nie wiem czemu, ale to widać. 19, 18, 17, o Boże. Być może jest to wina, że jeszcze lokacja się mi nie wczytała do końca. No, już się troszeczkę uspokoiły. Popierdalajmy do przodu! O, skrzyneczka, do skrzyneczki bym chętnie zajrzał. Nie wiem, czy mnie wykryją. Chodźmy na górę. Chyba mnie nie wykryją. Aczkolwiek mogłoby się zdarzyć, że to uczynią. Chodźmy tu. Tu jest skrzynka. O, na dół! Zeskok. Dobra. Mamy skrzynkę. Otwórzmy ją, włammy się. Mhm. Okej. Otworzymy, będziemy bogaci. Chociaż z tego co mi wiadomo, to tutaj te pieniądze dość szybko się uratniają, ale mamy przynajmniej 1250 złotych monet. To jest świetną opcją dla nas. Aha, czyli oni nas nie atakują, bo jesteśmy ciągle intognito. Ja mam w ogóle ten cały kaptur, nas nie rozpoznają. No to świetnie. No i teraz popierdalajmy do tej misji fabularnej, choć teraz kratki mi masakrycznie spadły. To jest wkurwiające. Dobra, 30 razy na sekundę już jest o wiele lepiej. Nie wiem, czy ukraść konia, bo w ogóle gdzie jest ta cała lokacja, gdzie mamy się udać. Aha, to trochę czasu by zajęło, no to weźmy konia i popierdzielajmy na koniu. No i galopek. Jeszcze szybciej. Kurde, ta lokacja jeszcze mi się do końca nie wczytało, przez co... Nie wczytała, przez co mam... No, nieraz 17 klatek na sekundę. Co jest... No nie jest dość przyjemne. Ciężko się gra. No ale cóż, takie są realia. Ma się komputer jaki ma, tak się gra. Trendy, może tędy pójdę. Nie wiem, czy w ogóle dobrze idę. Jadę na przypała. Tak na oko. Okej. Uważajcie ludzie, ja tutaj jadę. Easy man. Easy. Ogólnie fajnie wszystko wygląda. Latem, wiosną. To jest chyba lato. Aczkolwiek ta zima poprzednia to była tak masakryczna, że... No ciężko się na to patrzyło. Teraz wszystko wygląda o wiele lepiej według mnie. Przynajmniej takie są moje odczucia. Wy możecie mieć inne. Ale ja popierdalam tędy na pomost. No i będziemy chyba już obok całej misji fabularnej. Koniku, wejdź tutaj. Łohohoho, jakie manewry. Nie wiem, czy w ogóle dobrze idę, jak mówiłem poprzednio, ale no jedziemy na przypała. Pewnie się nam uda. Bemberbem. O, tam właśnie jest ten dom, przez który, jeszcze wam nie wspominałem, możemy przebiegać sobie pięknie, ładnie. Oczywiście koniem tego nie zrobimy, ale gdybyśmy byli... O, na przechodzenie przez budynki, poszukaj otwartych drzwi lub coś tam i przebiegnij przez niego. Jak mówiłem, oczywiście koniem przez niego nie przebiegniemy, ale oczywiście jakby bylibyśmy bez konia, moglibyśmy normalnie, na najstraszniej świecie, przez niego przebiec. Coś dość fajną opcją. Oho, kogoś potrąciłem, mogą mnie zaraz zaatakować. Chociaż sieroty lubią zwracać sobie uwagę i spełniać swoje ruchy. Okej. Hermanachy. Tylko tutaj żadnego armachu nie mam. Dobra, mniejsza o to, siądźmy z tego konia. Pogadajmy z tym kolesiem, co jest chyba ten Johnson, czy też nie Johnson, może ten... A to jest przecież Achillesa, okej, to jest ten, co nas wykinał. Intognito, o. Rozpocznij misję. Connor, hello again. What brings you to Boston? You. Would you excuse us, fellows? Thank you. That conversation was about to turn unpleasant. Now, what can I do for you? I was hoping you could help me locate William Johnson. Of course. I'm headed to a meeting with some men who should be able to help. Why don't you come along? Okay, czyli teraz będziemy tak... Leka było spopierdalić po całym mieście.
Says the man who owns a slave. Ooh, sorry? I practice what I preach, my friend. She's not a slave, but a freed woman. At least on paper. Men's minds are not so easily turned. It's a tragedy that for all our progress, still we cling to such barbarism. Then speak out against it. We must focus first on defending our rights. When this is done, we'll have the luxury of addressing these other matters. You speak as though your condition is equal to that of the slaves. It is not. Tell that to my neighbor who was compelled to quarter British troops, or to my friend whose store was closed because he displeased the crown. Hey! It's my home, no matter what you thieves called taxmen say! If the gums in Parliament who want to take my property, you tell them to sail across the pond and take it themselves! It's not open for discussion now! Open this door or these men will break it down! Ah! The bullets! We're coming in! Ah! Oh! I trust the mounting evidence is proof enough, Connor. Continue on. I shall meet you at our destination. Już mi się ten koleś podoba. To pierwszy... O, ty skubańcu. Już, dziękujemy. Teraz ty. Bye, bye, bye. Dobra, nie macie ostatni. Ohoho, koniec? Już po wszystkich? Nie, jeszcze jeden. No i ostatni. Już koniec, wszystko pięknie, ładnie załatwiłem ich. Oni się tak wiją dziwnie. Albo oni jeszcze żyją, aha. Justice for once. I dare the governor to send more. You all right? I'm fine. It's not my first dance. For all their teeth and claws, these little foxes, they fight like puppies. Thank you, my friend. I'd buy you an ale, but I'm expected somewhere else. Nie powiem, już mi się ten koleś podoba. Nie wiem, czy będziemy z nim współpracować w przyszłości, ale jest dla mnie, no, fajną alternatywą na nowego asasyna. Aczkolwiek teraz udajemy się z powrotem do Adamsa. Ktoś mnie tutaj szuka, ha, bo oni mnie podejrzewają. Mogę tu, ogonią mnie, no masakra, nie, mogę tu jakoś w ogóle kogoś przekupić. Czekajcie, weźmy do tego i zastanówmy się mniej więcej nad jakąś opcją. Tak, co to są te w ogóle... Kirkon? Co są w ogóle Kirkony? Kirkon, nie wiem, co są w ogóle Kirkon, to są misja wyzwolenia. Aha, to są misje wyzwolenia. Tu jest skrzynka, tu jest almanach. Te Kirkony mnie interesują, nie wiem co one robią, ale chętnie bym nam się udał. Po drodze mamy tutaj, to możemy tutaj zajść. Umieść znacznik. Pójdziemy tam, zobaczymy co to w ogóle jest. A, nie będziemy tutaj bawić się w wyzwolenie, bo jeszcze znowu nas zaatakują, a tego byśmy nie chcieli. Miałem pójść tą skrzynkę. Pieska zabił, jakie to brutalne. A, wkurzało mnie. Włam się. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakują. Chociaż nie, anuluj! Uciekamy stąd, będą nas nawalać! Oni nas nawalają! Masakra! Watch out! Co mi w ogóle ten Kirkon da? Mam nadzieję, że to jest ten gościu, którego możemy przekupić, żeby nas nie gonili. Przynajmniej są takie moje... Aha, dobra, to jest gościu. Przekup. Dobra, świetnie, to jest ten gościu, o którego mi chodziło, czyli... Kiedy mu zapłacimy odpowiednią sumkę, on po prostu neutralizuje naszą osobę. Znaczy, nie poz... Mówi im, że... Blablabla, co ja mówię. Nie ścigają nas. O to chodzi. Dzięki niemu nas nie ścigają. W końcu się wysłowiłem. Mogę tędy przejść? Nie. Okej, no pójdziemy tradycyjnym sposobem. Czyli po górze. Na górę! Świetnie! Dawno nie chodziłem po budynkach. Aha, gonią mnie. Nie widzisz mnie, nie widzisz mnie! Już mnie nie widzicie. Pozbądź się podorców podatkowych. No nie, dzięki, nie chcę tego robić. Ja chcę wykonać po prostu misję, żeby mnie nie gonili tylko.
Otwarcie drzwi. Okej, świetnie, udało się jednak wejść. No i chyba synchronizacja pełna, bo nie zbudziliśmy drugiego poziomu rozgłosu. The owner of this fine establishment, William Molyneux, and the manager and chef of his newest venture, Stefan Chaffaut. Ah, Connor and I just had a ball with some red coats enforcing some taxmen outside my home. The collectors grow bolder and more forceful. Something we must address, Samuel. Then let us raise a banner. Something to let the people know that they are not alone. The docks are an angry place of late. Protesters picketing the latest shipments of British tea. The eyes of the city are upon that stage. A Bostonian without his tea is a dangerous beast. William Johnson is smuggling the tea off the ships. One of his men tried to sell me this. A sample of what I refused. But it's from those ships. No mistaking the stamp. He's charging a king's ransom. Must be he's making a mint off those who buy it. Where is he now? I've never met the man. May I ask why you seek him, Connor? He intends to purchase the land upon which my village stands, without the consent of my people. No doubt the revenue from his little smuggling endeavor is financing the acquisition. A tax enforced on tea grants a boon to smugglers. I'll wager the same men who levy the taxes are selling the tea. A stage requires a spectacle, and I may know the play. Okej. Okay. Boston Centrum Odpadu. Zniszczy składy przemysłowego towaru. Okej. Okay. Dołącz do sama Adamsa i coś tam, coś tam. Nie przeczytałem do końca w ogóle, o co chodzi. Mogę z nim porozmawiać? Co mi w ogóle takiego? Hello, Connor. The tea is being illegally smuggled all around Boston by Johnson's men. If you see any crates in transit, perhaps you could put a stop to the delivery. And those moody tax collectors are still at it. They could use a lesson or two, huh? Okej, czyli mniej więcej nic się nie stało. No dobra, wyjdźmy z tego budynku całego, zobacz, co się w ogóle tutaj może stać. Wyjdź z budynku. Pardon me. Oh, come on, mate. Gonimy go? Chyba. Nie wiem. Aha, mamy ciż składy przemysłowego towaru. Okej, okay, to lecimy tam, gdzie ten. Aczkolwiek chciałbym tych gości uwolnić. Dobra, uwolnijmy ich. Ło, fuck! Ło! Dobra, udało się jednak. Łof! Jest! Jednak, ło, za dużo was! Za dużo! Jednak, to nie był dobry pomysł. Jeszcze ktoś? Tutaj chyba z tyłu. Dobra, ty jeszcze zostałeś tylko. Wow, fuck! Nie bijcie mnie tak wszyscy naraz, bez przesady! A jednak się udało. Dobra, teraz ten gościu. Obezwładnimy go. Wow, kurde. Connor jesteś moim mentorem. Gia! Udało się jednak. Co teraz? Dawaj. Wow, fuck, jednak mnie dziabnął któryś. O kurde, ile jest? Ilu ich tutaj się nabrało, więc was matka nie miała? Pogrzało was. Kurde. Masakra. No kto teraz taki jest mądry? To jest bezsensowna walka, ponieważ ja będę ich ogłuszał, a tu kolejni będą wstawiać. Kurde, nie wiem, działałem co mam zrobić, bo strzelają do mnie. Uciekamy stąd chyba, bo to bezsensowne jest tak właśnie łazić po tym całym mieście bez... Kurde, nie mam w ogóle uciec. Słuchajcie, wejdźmy na budynek, bo to był chyba będzie najlepszy pomysł. Właśnie to była walka bezsensowna ze względu na to, co już mówiłem, że ja bym bił kolejnych, a kolejni by stawali. Dobra, tutaj spadnijmy. Jednak się chyba udało uciec, nie jestem do końca pewien, ale czykolwiek chyba się nam udało. Zabij 25 wrogów za pomocą swoich ukrytych ostrzy. Okej, będę pamiętał. Teraz tylko pójdźmy do tego gościa. A kolejni ludzie! O kurde! Znowu się tu na mnie ktoś będzie chciał tutaj mnie... Znowu się zlecą, debile! Nie chciałem tego robić.
kurde, masakra. Dobra, teraz ty. Dziękuję. Ostatni został tylko koleś. Już wszyscy. Chyba po wszystkich. Dziękuję. Sayonara, bitches. Po wszystkich. Pozbądź się poborców podatkowych. Dobra, wszystko jest gitex, switex, git, majonez. Tam jest kartka almanachu. Chyba po nią wejdziemy, ale nie wiem, czy nam nie ucieknie. Nie, to jest... A to jest list gończy. Zerwij to. Okej, spadamy stąd. Chociaż nie, tam jest kartka ciągle na górze, że na górze jest kartka, wejdźmy na górę. Gonią mnie, debile. Gdzie jest w ogóle ta kartka, skoro... mi ją tu wyświetla. Aha, tutaj. Nie uciekaj mi przede mną, kutasinko. Jest kartka almanachu, świetnie. Zbierz to na almanachu z 1738 roku, tom pierwszy, jedna z czterech, okej. Tego gościa przydałoby się przekupić. Pierw tu. Okej, wszyscy się uspokoili, już mnie ich nie widzi, tylko ten gościu se pójdzie. Możemy wyjść. Przekup. Okej. Dzięki. Już jesteśmy ścigani. No i teraz idziemy do Adamsa. Tylko nie wiem, która droga byłaby łatwiejsza, skoro tu wszyscy są obstawieni. Chyba pójdźmy tędy. To będzie chyba najbezpieczniejsza i najszybsza droga z wszystkich. Czyli dachy. Dachy. Dobrze mówię, dachy. Jak można się mówić dachy? Trzeba być debilem! Dobra, udało się jednak, tam się zapał się jakoś tam krańcem paluszków, ale się udało. I popierdalamy do przodu. Nie skacz tam, tutaj, dobrze. Tylko teraz ciekawi mnie, jak ja mam tędy w ogóle pójść. On chyba potrafi już chodzić po drzewach. Okej, a jednak udało się, może chodzić po drzewach. Co jest dobrą opcją. A, już tam gościu któryś stał. Pójdźmy tędy. Bam! Już mnie nie widzicie, mnie już tutaj nie ma. Tędy. I teraz ciekawi mnie, jak ja mam przejść na drugą stronę, skoro tu nie widzę żadnego takiego przejścia. Czekajcie. Chyba nie da rady. Trzeba pójść tędy. A, coś tam się udało. No i na górę. Na bok. Watch your hands up, na górę! Świetnie. Ale jesteśmy w dzielnicy portowej, gdzie budują całe statki. Nie wiem, po co im taki wielki statek. No, ale chyba będzie do czegoś potrzebny. Może jakiś transportowiec. Mniejsza o to. Zostało tylko 100 metrów do celu. Jak fajnie. Tak, wiem. Za często mówię świetnie. Ja czykolwiek, ale taki już jest mój nawyk. Znowu mnie ktoś... chce... zaatakować, to ja będę pierwszy. Dobra, już chyba wszyscy. Ty! Nie podnoś się, człowieku! Masz się nie podnosić. Po jajach! Dobrze, Connor! Po jajach! O to chodziło od początku. Doskonale. Co ja mam tu w ogóle zrobić? Nie orientuję się. A podrzucenie, aha, czy ja mam to wysadzić? Jakoś. Lub coś... aha, cofnij się, bo tu będą wybuchy! Okej. Zeskok. Zostały tylko dwa miejsca, jedno jest tam, a drugie jest tutaj, idziemy do tego bliżej. I kolejna parę debilów będzie go pilnowała. I znowu będziemy musieli się bić. A nie wiem, czy można ich zabijać. Wolę nie eksperymentować. Tam jest baza templariuszy, czy też całe koszary. Nie wiem, czy mamy ją... mamy je w ogóle wyzwolić, oswobadzać. To są jakieś beczki, nie wiem, co one mi dają. Nie eksperymentuję z beczkami. To jest zły pomysł. Dobra, gościu ogłuszony. Został tylko jeden. Gdzie jesteś? O kurde, ilu was jest? Matka więcej nie miała was! O fuck! Właśnie nie wiem, czy mam ich zabijać, czy po prostu mam ich ogłuszyć, bo jeżeli ich zabiję, to chyba przyciągnie to strażników, a to jest tylko bitka. Więc... no, wolę nie ryzykować. Okej, chyba go zabiłem. No. Podrzucenie. No, Connor dalej. Dobrze.
Cofnij się, no i spadamy do ostatniego miejsca. Nie wiem, czy Connor umie pływać. Chyba umie pływać. Bam, bam, bam. Umie, już pływaliśmy kiedyś nim. Dobrze. A z tego co pamiętam, to chyba w jedynce nie dało się pływać. Ale z tego co wiem, niby wyszedł też jakiś nowy patch, który na to pozwala. Ale na razie nie jestem w 100% pewien. Ci goście już chcą mnie atakować, chociaż jeszcze nie wyszłem w ogóle na... Na wierzch. O kurde, to bolało. Ja spadłem. Ty kutasie. Z ciebie nie mogę. No tak, do wody wchodź. Tak, wejdź do wody, wejdź do wody. Utopiłeś się? Uuu, jak słodko utopiłeś się. Pieprz się. Jakie fajne skrypty, nie umieją pływać. Może ja go tam rzuciłem? Nie wiem, dawaj Connor. Dobra, cofnijmy się, 5 sekund, 3, 2, 1, go! Okej, i co teraz? Nie jestem do końca pewien. Użyj beczek z prochem, aby zniszczyć przedmioty z towarem. Aha, to po to były te beczki. O kurde, nie wiedziałem. No, trudno. Mówi się trudno. No i spadamy do... miejsca, które pokazuje nam... Boston pędzą, przechwyć przemytników niż to, co przewożą. Okej, mniej więcej nie wiem, o co chodzi, ale... wiem, że mamy kogoś... Aha, czyli tego gościa mamy przechwycić. Przechwyć przemytników niż to... Abra, uciekajmy stąd, bo zaraz tu zacznie wołać i będziemy mieli w ogóle masakrę z tych wszystkich jadek. Chociaż nie wiem, jak on to zabrał mu. Nie wiem, podbiegł, zabrał mu to po prostu tą beczkę, czy też skrzynkę i se pobiegł. No, ale mniejsza o to, tu jest kolejny przemytnik. Którego też sobie okradniemy. On po prostu krzyczy, woła na pomocy, a my sobie popierdalamy do przodu jak boss. Na tropie Jonesa, sekwencja szósta. Okej, chyba ukończona. A tu jest ta skrzynka, którą ostatnio nie mogłem otworzyć, bo tu się zrzuciła cała mara tych strażników. Więc teraz chyba się uda, tylko musimy tego pieska zabić. Okej, dobrze. Włam się. Już prawie. O, przesuwam. Staraj się utrzymać kąt nacisku. Dobra, udało się. Kurde! Prawo, lewo. No, przesuwam prawo, lewo, okej. No, bez jaj. Udało się. Nie, chyba nie. Coś jednak jest nie tak. No, jaki bullshit! No, coś mi tutaj nie gra. Jakie masakra! Co, będę to otwierał 2 godziny? Poprzednim razem było łatwiej. Kąt nachylenia, dobra! Kąt nacisku. No, wyciągnął mi to. Prawo, lewo. Jak nużące, ale no, chcę tą skrzynkę otworzyć i wydaje mi się, że uda mi się to po pewnym czasie. No już teraz chyba powinno się już być gites. Już? Connor. No, co będę tak... Dobra. No, kurde! Anuluj, pierdziele, tą całą skrzynkę wkurwiła mnie. Jebana skrzynka. Kiedyś cię dorwę, obiecuję, kiedyś cię dorwę, kurwa. Kiedyś cię dorwę, na pewno. Zabezpieczona jest, fuj, dobrze. Przez co nie mogłem jej otworzyć, a może istnieje taka możliwość, że po prostu ja jestem debilem i nie mówimy otwierać skrzynek. Jest taka, też taka możliwość. Możliwość, to są ci debile, więc stąd popierdalajmy. Chociaż teraz mnie nie gonią, nie, teraz będą gonić. Uciekajmy stąd! Gonią mnie. Almanach tam jest. Gonimy Almanach. Jep. Jabadu. Gonimy Almanach. Jest blisko nas, więc jest dobrze. Nie schodź tam na górę. Tylko zejdź na dół. I tutaj możesz dopiero wejść. Ta babka się jeszcze w oknie. Dobra, hejo. A właśnie, ciekawe, czy będę mógł przebiec przez to okno. To jest pytanie, zaś skok.
Chyba mogę. O, świetnie, jednak mogę. Gites. Majonez. Ekstra. Myślałem, że tylko przez pokoje można przechodzić. To jest takie pokój na piętrze, to też jest pokój, ale no nie przypuszczałem, że będziemy mogli przez takie pokoje przechodzić. Almanach, gdzie on mi ucieka? Tam jest Almanach, okej, gonimy go. Kurde, dawaj, bo już tam ucieknie. Dobra, 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 jest Almanach. Świetnie, mamy go. Dosłownie Gites. Mamy już dwie strony z czterech. Jesteśmy na dobrej drodze do sukcesu. Mamy już 50% wszystkiego. Oj, to zabolało Conora. No ale cóż, takie życie asesyna. No ale dobra, w tym momencie tutaj właśnie kończymy ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, no to subskrybujcie, oceniajcie, no i polecajcie. Ja się sam żegnam. No i do następnego odcinka. No i do zobaczenia.